Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Nagrywałem wam kiedyś filmik, że kupiłem córce telefon, córce mojej 9-letniej. Kupiłem w końcu Motorola, no bo tak się sprzedawała jak świeże bułki na popularnym portalu aukcyjnym. No i zastanawiałem się, jaki lokalizator użyć. No i słuchajcie, znajomi mi mówili, załóż sobie Family Link od Google'a. No powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Przy okazji ustawiamy przeróżne limity. Dla mnie osobiście, myślę, że dla was też, telefon to jedno zło. Dziecko nie może mieć telefonu cały czas pod ręką, bo po prostu ogląda głupoty, a nawet jak nie ogląda, no to może się natknąć na hejt. Córka była, nie wiem, w pierwszym dniu była na jakiejś grupie klasowej. Wszedłem z ciekawości na WhatsAppie, wszedłem, jak zobaczyłem teksty, ty głupku, ty tam, tamto, kogo bardziej lubisz, tą czy tamtą, no to od razu ją wyrzuciłem z tej grupy. No i założyłem jej limit, dzisiejszy limit ma generalnie godzinę 35, akurat miałem 30, ale jeszcze 5 minut jej dałem. Godzinę 30 ma dziennie telefonu i koniec. Została jej jeszcze godzina 14 minut, ona sobie to musi kontrolować, plus przerwa. O godzinie 20 ma ustawioną przerwę do 7 rano. Nie ma tak, że ona się kładzie i jeszcze coś do czegoś tam patrzy w telefonie. Piękna, słuchajcie, sprawa. Oprócz tego widzimy stan naładowania Motorola E40 71%. Nie wiem, co to jest to 20 minut, ale w tym momencie ma baterię naładowaną do 71%. No ale przede wszystkim właśnie interesowała mnie lokalizacja, gdzie ona jest w danym momencie. W tej chwili, tak jak mówię, córka jedzie gdzieś tam, bo jest na pół kolonii. No i widzę, że jadą tramwajem. Są gdzieś na osiedlu szklane domy. No, pomiędzy osiedlami. Zaktualizowano 5 minut temu, czyli są na ulicy Struga. No i przykładowo wczoraj też była gdzieś tam, na tej pół kolonii. Ja sobie cały czas sprawdzałem, o, już jest gdzie indziej teraz aktualizacja. Proszę bardzo, dokładnie widzimy, gdzie jest. Plac Centralny, ulica Regana. No powiem wam, myślę, że idą teraz na piechotę gdzieś tam. Piękna sprawa, naprawdę polecam. Także to, co mówiłem wczoraj, też była na jakimś tam spotkaniu. Ja widziałem, gdzie jest. Potem widziałem dokładnie, jak wraca. Mieli tam wracać koło 14. Za 15 druga sobie już patrzyłem i widziałem też, że ładnie się porusza. To znaczy, że jechali tramwajem. A potem już widziałem, że się zbliża do szkoły. Więc wsiadłem w auto i dojechałem po prostu wtedy, jak była pod szkołą. Dodam, że ten czas, który jej ograniczam, mogę w każdej chwili odblokować, przedłużyć i tak dalej. Czyli przerwa i na przykład odblokowanie. W dodatku cokolwiek ona chce zainstalować, czy w ogóle jak instalujemy tą aplikację u siebie, to tam wybieramy, czy tam ma być pełna ochrona i tak dalej, co tam mamy, chcemy, czy mamy blokować i tak dalej. I na przykład mam tak ustawione, że ona nic nie zainstaluje, żadnej gierki i tak dalej bez mojej zgody. Czyli ona na przykład chce coś instalować i ma chyba takie hasło, poproś rodzica o zgodę, coś takiego. Ja dostaję od razu maila, o ile chcę to zainstalować, zgadzasz się czy nie. Oprócz tego, słuchajcie, mamy pełen pogląd na to, co ona robiła w danym dniu. Dzisiaj 1 lutego była 19 minut na telefonie, na Snapchacie 11 minut, tu jakaś gierka 7 minut i tu chyba też jakaś gierka mniej jak minuta. A średnio Oliwia jest 57 minut dziennie na telefonie i to jej wystarczy. Najczęściej używana aplikacja Snapchat. Czyli w cokolwiek wejdzie, my po prostu widzimy, gdzie była, ile czasu i tak dalej. Lokalizacja, co tam słychać w tym momencie? Jana Pawła II. Nowochódzkie Centrum Kultury. No tam mieli dojechać. Dzięki. Trzymajcie się.